Marcin Wikło, witam serdecznie. To jest telewizja w Polsce.pl i w studiu ze mną Marek Pyza, Jacek Karnowski. I może paść to sakramentalne, mam do was pytanie, panowie. Słuchamy. Więc pytanie brzmi: uratuje nas szczepionka chińska czy rosyjska? Rosyjska nas na pewno nie uratuje, bo nic co źle, wszystko źle. Oczywiście, że tak. To pokażemy państwu taki artykuł, który ukazał się nad portalu w polityce.pl. Piszemy tam o rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. I tak naprawdę kluczowym zdaniem w tym artykule to jest to, że na prośbę premiera prezydent rozmawiał na temat możliwości zakupu chińskich szczepionek przez Polskę. Panowie, to oznaczałoby, że polski rząd naprawdę poważnie myśli o tym, żeby sprowadzić tutaj chińskie szczepionki i szczepić nam z tym chińskim, no nie wiem, pewnie niektórzy powiedzą świństwem, paskudstwem, a może to może to ratuje. Dlaczego chińska i dlaczego on się zaszczepi chińską? No. Otóż premier Orban powiedział, że Chińczycy znają tego wirusa najdłużej, w związku z tym szczepionka też jest prawdopodobnie najlepsza. No dobra, ale jeśli będzie miał wybór, to on chce chińską. No dobra, tak, ale o Węgrach będzie za chwileczkę, na razie o Polsce i o takim badaniu, który też zaprezentowaliśmy, pracownia Social Changes dla portalu w polityce.pl. To były dwa badania, zaczniemy od tej rosyjskiej szczepionki. Czy według pani, pana, polski rząd powinien kupić rosyjską szczepionkę przeciwko COVID? No tutaj badania są jakby jednoznaczne w zasadzie. Zdecydowanie tak 4%, raczej tak 10, czyli 14% na tak, 52% na nie, przy czym zdecydowane nie to 27%. I ja tutaj pewną szansę upatruję w trudno powiedzieć, bo to jest aż 34%. Ale popatrzmy też na opinie wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej, czy też Polski 2050. Dokładnie takie same są tak, zdania. To znaczy rosyjskiej szczepionki na pewno nie chcemy. Ty, Marek, tak zareagowałeś na początku, że chyba też nie przejdzie. Nie wybrałbyś jej, że tak powiem, z panteonu szczepionek dla siebie. Ale to kwestia oczywiście mojego skrzywienia genetycznego we krwi to noszę i wolałbym w ostateczności patrzeć w kierunku laboratoriów moskiewskich, z których miałoby wyjść coś, co trafi. Ale może to właśnie organizmu. Nie uprzedzenia w tym momencie powinny zagrać. No to jest prawda niestety, no, że to Piotr Semka powiedział ostatnio, że no, Polacy mają takie doświadczenie historyczne, że te rosyjskie prezenty zawsze są zatrute i jest zawsze jakiś rachunek i to jest tak mocno w naszym DNA i jest to tak potwierdzone historycznie, że nie ma co kombinować. Rosjanie, jeżeli weźmiemy ich szczepionkę, będą nam przez najbliższe 100 lat wypominali i twierdzili, że uratowali nas przed nieszczęściem, przed zarazą, ocalili nas, na kolana Polaczki dziękować, nie pyskować, nie pytać o Katyń, nie wypominać zbrodni, nie przeszkadzać. Słuchajcie, nie zgadzam się na takie spiętrzenie, się absolutnie nie zgadzam. No, wypadek na rosyjskich drogach, Polak ma problem, ratuje go rosyjski ratownik, on powie nie, Rosjaninie, nie ratuj mnie, bo mama wersję do rosyjskiego munduru. Rosjanie jako ludzie potrafią być fantastycznie ciepli, serdeczni, życzliwi i są. Natomiast państwo rosyjskie, zatrute mongolską trucizną w XIII wieku, ma w sobie taką toksyczność, że po prostu trzymajmy się z daleka. Ja tutaj akurat zgadzam się. A szczepionka to jest państwo. Mhm. Trzeba się zgodzić z Donaldem Tuskiem, który powiedział, pięknie idzie ten jeśli program, jest możliwość zakupu szczepionek, które są ocenione jako bezpieczne, to nie miałbym nic przeciwko temu. Na razie tak nie jest. Chiny i Rosja chcą wejść ze swoją szczepionką z powodów politycznych, by podważyć reputację Unii Europejskiej i zawalczyć o rynki w przyszłości. W tym jest oczywiście dużo. Ten sam Donald Tusk, który się jednał, resetował w 2008-2010. Jego minister pisał drogi Siergieju. Ich człowiek w Warszawie. Razem pisali piękną symfonię współpracy, jak powiedział jeden z rosyjskich dyplomatów. Panowie, ale pamiętacie aferę dopingową? Na pewno pamiętacie. KGB, jest magazyn z próbkami. KGB, czy inna służba specjalna, od tyłu wierci dziurę, otwór robi, łapa KGBowca, podmienia podmienia próbkę, wkłada. Jak teraz czytam, że pismo Lancet dobrze oceniło rosyjską szczepionkę, to się zastanawiam, czy to nie jest operacja KGB opłacona. No mam tak niski poziom zaufania wobec tego państwa, które truje to, to jest naturalne. Dobra, absolutnie. Bo my położyliśmy na te badania, krzyż, całkowity krzyż. Mi dokładnie tak jak z Gazpromem i bezpieczeństwem ekologicznym. Całkowity krzyż dla rosyjskiej szczepionki. Popatrzmy na badania dotyczące szczepionki chińskiej, czy według pani, pana, Polski.
polski rząd powinien kupić chińską szczepionkę przeciwko COVID, social changes dla w polityce.pl. No i co my tutaj mamy? 15%, a nie 14% za, 48% przeciw, a nie 52%, to już jest znaczny. No i 37% trudno powiedzieć, tu też upatruję szansę. Wyborcy znów są jednomyślni, można powiedzieć, czy to Zjednoczona Prawica, czy Koalicja Obywatelska, czy Polska 2050, chińskiej szczepionki po prostu nie chce. No. No i co mam powiedzieć? No i co mam powiedzieć? No co mam powiedzieć ludzie, na przykład? Boją się, to jest premier, oczywiste. Premier Orban, pokażmy te zdjęcia, szanowni państwo. To jest człowiek, który się nie dość, że zaszczepił chińską szczepionką, pochwalił się w mediach społecznościowych. Jest taka strona Wiktora Orbana specjalnie, proszę bardzo, najpierw mierzonko temperatury, pan premier dezynfekcja w maseczce, wszystko jest tutaj zgodnie z przepisami, wypełnienie oświadczenia dokładnie tak, jak powinno być. Badanko, premier zdrowy. Więc możemy kłuć, akujemy chińskim preparatem. Zdrowy premier, zdrowy kraj. Zdrowy premier, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie. Wiesz, kuchnia węgierska nie jest specjalnie dietetyczna. Nie jest najlżejsza, natomiast jakby chodzi o ten specyfik, który jest właśnie premierowi podawany, to jest chińska szczepionka. Ale też od dłuższego czasu, wiesz, no lata jeśli, lecą, Marek. Jeśli chodzi o to, czy to jest akcja promocyjna, tak, to jest akcja promocyjna, a my mamy jeszcze bardziej pogłębioną na Węgrzech akcję promocyjną i reklamową. Popatrzmy, jak szczepił się prezydent Węgier Janusz Ader, o czym donoszą różne media, również Xinhua.net, i to jest jedna z najważniejszych informacji w tym serwisie, w tej chińskiej agencji. Węgierski prezydent przyjął szczepionkę Sinopharm, czyli chińską szczepionkę. Tak jak Jacek, ty już zacząłeś mówić, oni nie mają wątpliwości. Rzeczywiście, skoro wyhodowali tego wirusa, to może i wyhodowali najlepszą szczepionkę. Tak, no mówią, jest... że to tradycyjna, rzeczywiście się nie ma co podobno obawiać. Na europejskim rynku jeszcze nie dopuszczona, ale chyba wiedzą, co robią. No. No Węgry grają swoją grę, to znaczy grają znacznie powyżej swojej wagi, tak, grają w wyższej lidze niż są, a po drugie, no Orban przyjął taki kurs, że on gdzieś jest, prawda, tu jest wschód, tu jest zachód, on jest po środku, on tutaj nie będzie, nie będzie biegał tak, jak mu zagrają z Brukseli w każdej sprawie, ale jest jeszcze jeden element, on ma po prostu realnie potężną władzę w swoim kraju, on ma znacznie więcej władzy niż rząd, i jest w stanie przełamać też takie obawy przeciwko chińskiej szczepionce, tak? Ale w jednym, mi się wydaje, ma rację, to znaczy trzeba coś pomyśleć, bo ten dopływ szczepionek zachodnich jest dramatycznie mały, a to jest naprawdę gra o życie. Panowie, no podam wam dwie informacje. W Wielkiej Brytanii, która popędziła ze szczepieniami, już 7 milionów ludzi żyje na terenach, na których nie ma prawie żadnych przypadków COVID. 7 milionów ludzi. Poważne obszary, są konkretne mapki. Dalej. Mniej niż 10 pacjentów powyżej 80 roku życia trafia na intensywną terapię z powodu COVID każdego dnia, czyli w tej grupie najbardziej zagrożonej, zahamowane. To pokazuje, jak szczepionki rzeczywiście pozwalają wrócić do normalności. Jaka to jest stawka? Ale z tym nikt nie dyskutuje, bo to jest oczywiście fakt. Natomiast pytanie brzmi, czym się szczepili Brytyjczycy? Czy oni się szczepili chińską, czy oni się szczepili rosyjską? No dobra, ale masz AstraZeneca. No nie, AstraZeneca to jest ich jakby koncern. Oczywiście, że tak, oksfordzka szczepionka. Wywołuje poważne reakcje alergiczne. Tak, ja słyszałem od... po prostu potem leży dwa dni jak martwy. Słyszałem od nauczycieli w sile wieku, można powiedzieć, którzy dobę tak naprawdę byli wyjęci. Podejrzewam, że takie osłabienie u starszej osoby mogłoby być... No, Pfizer łagodnie, ale AstraZeneca jest tak, ale ja rozumiem, że my nie rozmawiamy o pierwszym wyborze, o drugim wyborze, do trzecim wyborze, ale no, o sytuacji, w której jesteśmy... wyborze ratunkowym, ta, oczywiście, tylko... Ale czy to nie jest moment na wybór ratunkowy właśnie teraz? Uważam, że jest. Znaczy uważam, że powinniśmy podjąć takie rozmowy z Chinami po to, żeby być gotowymi do tego zakupu w momencie, w którym ENA, czyli Europejska Agencja Leków, da zielone światło tej chińskiej szczepionce, a to się zapewne lada moment wydarzy, to jest kwestia pewnie tygodni. Tylko a jeśli, no bo Węgrzy, rozumiem, i Słowacy, którzy rosyjską szczepionkę sobie sprowadzili w tym momencie, no to nie czekają a tutaj jeśli na się żadne nie wydarzy, wskazania. No to możemy patrzeć na przykład Węgier, co tam się wydarzyło. Oni kupili w pierwszej transzy 500 000 tych szczepionek, w sumie mają dostać 5 milionów.
I jeśli nie wyjdą żadne kłopoty, no to rozumiemy, że droga jest bezpieczna, można na nią wejść. To jest jakaś kompromitacja. Dlaczego ten Zachód nie jest w stanie tego szybciej produkować? No, Chińczycy są w stanie rozpędzić, no Rosjanie są w stanie rozpędzić produkcję. To jest jakiś kosmos. Jest, no. Sprawdzałem niedawno dane. Premier Morawiecki ma rację, no, który mówi, oddajcie patenty. Wskaźnika zaszczepionych, to prawda, tymi patentami należałoby się dzielić. Polska ma zaszczepionych mniej więcej 9 z hakiem, około 10 osób na 100, w Chinach tylko 2%. No ale Chiny nie miały drugiej, tak trzeciej fali, a Serbowie na przykład, to jest jakiś drugi kraj w ogóle po Izraelu i Wielkiej Brytanii, czy trzeci. Bardzo wysoko, też myślę, że chińską albo rosyjską. Panowie, chciałbym jeszcze też w trochę innym kierunku pójść. Tak, widzieliśmy tutaj premiera i prezydenta ważnego kraju europejskiego, czyli Węgier, którzy zostali zaszczepieni. Pewnie to nie jest ta kolejność ustalana tak jak u nas. I teraz jest pytanie o tą kolejność. Wicepremier Jacek Sasin chory, podobno dosyć ciężko przechodzi. Minister odpowiedzialny, minister w kancelarii premiera, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk chory, człowiek odpowiedzialny za te szczepienia. Czy to nie jest uleganie populizmowi i mówienie, nie, no będziemy tutaj jakby w kolejności szczepić, czy nie powinno się tych newralgicznych dla państwa osób zaszczepić najpierw? Absolutnie powinno się zaszczepić je najpierw, nie powinno być żadnej dyskusji na ten temat, to jest taki sam temat jak zarobki ważnych, wysokich urzędników państwowych. Oni powinni dobrze zarabiać, oni powinni być bezpieczni, oni dbają dzień w dzień o sprawy naszego państwa, o bezpieczeństwo, oni muszą być przygotowani, nie przejmować się więcej często niż wiceministrowie, ale tych ministrów do którego szczebla, no bo rozumiem, że premier, ministrowie, okej, prezydent, jego kancelaria, ale co posłowie, senatorowie też? No oczywiście, no to jest moim zdaniem kwestia bezpieczeństwa państwa, no to jest jakiś anarchizm wstrzyknięty do naszego państwa, który tutaj szaleje w lewo, w prawo. No to jest coś strasznego. Panowie, to poważnie już było w tym programie, teraz będzie, no tak jak się te szczepienia rozpoczęły, rozpoczęły się od Krystyny, Jandy i przyjaciół. Trochę już sprawa przycichła, minęły prawie 2 miesiące. Jak prawie o tym zapomnieliśmy, to Krystyna Janda wystąpiła w Onecie i rozmawiała z panią redaktor Katarzyną Janowską. Popatrzmy na fragmenty. Spektakle były bardzo dobre. Mm-hmm. Publiczność wydała się bardzo zadowolona. Nie wiem, wie pani, ja siedzę w domu, jeżdżę samochodem, z nikim się nie spotykam, wychodzę mm-hmm. na scenę. Mm-hmm. Co jakiś czas mam jakiś telefon od kogoś, inteligencja jest wspaniał, niech się pani niczym nie martwi. Mm-hmm. To nie była żadna umowa na jakąś akcję wielką, mm-hmm. Płatną, broń Boże. To miało być po prostu to, że akurat byliśmy w takiej grupie i po prostu będziemy teraz wszystkim opowiadać, nieść tę dobrą wieść, że szczepionki są potrzebne, nic się po nich nie dzieje i żyjemy dalej po tych szczepionkach. Tak, bo to jest, teraz już patrzymy na to z innego punktu widzenia, bo już jest kilka miesięcy, znaczy no minęły 2 miesiące, jest bardzo dużo ludzi zaszczepionych, ale wtedy ten przełom grudnia, stycznia, to był taki moment, że bardzo wiele ludzi mówiło, że się nie będzie szczepić. Tak, tak, tak. I właśnie wasz efekt tego, że się zaszczepiliście, nagle, jak to w Polsce bywa, co? Oni mogą, to ja też, ale tak naprawdę tak, to reglamentowane jest, pożądane. Tak. Według mnie to oskarowa rola pani redaktor Janowskiej tutaj. Co? Oni mogą, to ja też. Na pewno w ten sposób to zadziałało. Znaczy, mają rację, że tutaj jest jedna racja, że na początku były obawy, rzeczywiście po stronie rządowej, że Polacy nie będą się chcieli się szczepić. No to był taki trochę pusty sprzeciw, no, z nieznanego wynikający, no, na dłuższą metę moim zdaniem. A ciekawe, czy jakby jej zaproponowali chińską i rosyjską, czy też by wtedy wzięła? Wszystko by wzięła, moim zdaniem. Żeby tylko ten teatr ruszył, żeby wpływy z biletów były, ale też chyba TVN-u przede wszystkim, żeby była bezpieczna, bo myślę, że jednak przede wszystkim o to chodziło, żeby ona czuła się bezpieczna. Ale my tu od początku rozmawiamy o bezpieczeństwie i wy macie wątpliwości, szczególnie z tą rosyjską. W tym anonimowym liście pracowników TVN-u, który jest takim przebojem, nie wiem, czy słuchacze, widzowie wiedzą, ale to jest szeroko dyskutowana rzecz. Zapraszamy na portal w polityce.pl. Pracownicy TVN-u napisali list do mediów, rozesłali to po chyba 100 redakcjach, także do naszej. Taki list opisujący sytuację koncernu, który został kupiony przez Discovery i teraz umiera, bo jest tam żyłowany z pieniędzy, zwalniają ludzi. I pani Katarzyna Kieli właśnie miała powiedzieć, tak, szczepcie się jak chcecie, którędy chcecie, co zdobędziecie. To jest ten list, obszerne fragmenty na portalu w polityce.pl. Ale słuchajcie, tutaj mówiłeś o Dworczyku, Sasinie. Jest jeden wątek,
Profesor Waldemar Paruch w rozmowie, która jest w najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci, zwrócił mi uwagę na rzecz, której do tej pory nie widziałem. To znaczy, ten rząd działa w takich warunkach, że ma po drugiej stronie totalną opozycję. I na przykład to wynika, to jest problem, tak, że gdyby on pewnych rzeczy nie może zrobić, tak, no bo w normalnym kraju rząd wprowadza chińską szczepionkę, generalnie no ktoś krytykuje, a tutaj możemy mieć do czynienia z jakimś po prostu podpalaniem kraju pod tym zarzutem, prawda? Tak samo nowe regulacje, no mówi się ostrzej działać, nielegalne dyskoteki, stoki, ale tam jest totalna opozycja, która mówi ludziom coraz brakuje mi trochę w rządzie Mateusza Morawieckiego pewnej odwagi, właśnie tej odwagi zabrakło przy szczepieniu ministrów, no i efekty są takie, jakie są. Kończymy tę rozmowę, zamykamy, nie wiemy, czy uratuje nas a tu jeszcze szczepionka chińska, że jest, czy rosyjska. Jest wątek, proszę państwa, jeszcze wracając, jest wątek w tajemniczej wyspie, który to brat mi zwrócił uwagę, mianowicie służący Cyrusa Smitha, tego głównego bohatera, jest czarny. Więc to jest pretekst. A ja to powiem w sprawie Krystyny Jandy, że fajnie, że przyznała, że nie było żadnej zaplanowanej akcji promocyjnej. Natomiast przyznała też, że jest szczęśliwa i my jesteśmy szczęśliwi razem. Lubimy, jak ludzie są szczęśliwi. Marek Pyza, Jacek Karnowski, bardzo dziękuję, szanowni państwo. Za tydzień spotykamy się i ja będę miał dla tych panów pytanie. Do zobaczenia.